Polacy są pracowici i przedsiębiorczy. Codziennie ciężko pracują dla budowy swojego i wspólnego dobrobytu. Niestety rząd rzuca im kłody pod nogi, zabierając większość owoców ich pracy. Przykładem tego ucisku fiskalnego są składki na ZUS dla przedsiębiorców, które wynoszą ponad 1450 zł miesięcznie i stale rosną. Ta kwota jest dla nich ogromnym obciążeniem i stanowi często nieprzekraczalną barierę rozwoju małych firm, a także przyczynę ich bankructwa lub ucieczki w szarą strefę. Potwierdzają to dane statystyczne, z których wynika, że ponad pół miliona płatników było zadłużonych na łączną kwotę 14,5 miliarda złotych. Dużą grupę zadłużonych stanowią małe firmy niezatrudniające pracowników. Ponad 290 tysięcy płatników prowadzących działalność gospodarczą i płacących składki sami za siebie ma dług sięgający 4,8 miliarda złotych. Przymus ubezpieczeń i ryczałtowa konstrukcja składek sprawia też, że nawet gdy przedsiębiorcy nie osiągają przychodów, to muszą zapłacić składki, czego doświadczyli w okresie przymusowego zamknięcia firm podczas lockdownu. Chcemy, by w rękach polskich przedsiębiorców zostawało jak najwięcej zarobionych pieniędzy, dlatego wprowadzimy dla nich dobrowolny ZUS. To oni, codziennie ryzykując swoje środki, by utrzymać się na rynku, a nie urzędnicy, najlepiej wiedzą, jak mądrze spożytkować własne dochody. Mamy dosyć półśrodków. Przedsiębiorcy, wśród których jest wielu młodych i energicznych Polaków, powinni mieć wybór czy korzystać z ubezpieczenia emerytalnego w ZUS-ie, czy oszczędzać gdzieś indziej, lub samodzielnie. Zniesienie obowiązku płacenia składek emerytalnych, rentowych oraz wypadkowych przez przedsiębiorców to rozwiązanie popierane przez Polaków zmęczonych grabieżą owoców ich pracy. Z raportu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wynika, że wśród 1,5 miliona samozatrudnionych przedsiębiorców aż 67% deklaruje, że składka ZUS jest zbyt wysoka i stanowi główną barierę prowadzenia działalności gospodarczej. Przykład państw takich jak Niemcy wyraźnie wskazuje, że dobrowolność ubezpieczeń pozytywnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości i zamożność całego kraju. Postulowana przez nas zmiana będzie miała pozytywny wpływ, zwłaszcza na sytuację nowych i drobnych przedsiębiorców, innowatorów oraz startupów. Zmniejszenie klina podatkowego ułatwi nowym przedsiębiorcom wejście na rynek, wpłynie to korzystnie na całą gospodarkę, dając polskim przedsiębiorcom szansę na zwiększenie inwestycji oraz wzrost innowacyjności i produktywności. Ich prężnie działające firmy staną się kołem zamachowym dla wzrostu gospodarczego całej polskiej gospodarki.